Cześć wszystkim. Nie powiem, przymierzałem się trochę do nagrania tego materiału. Film o Piorunie jest na liście do zrobienia już długo. Jak poinformował wczoraj szef MON, przekażemy te wyrzutnie Ukrainie w ramach wsparcia wojskowego. W tym materiale więc omówię na początek historię zarówno Pioruna, jak i jego prekursora Groma, a na koniec omówię, jak prawdopodobnie będzie wyglądało przekazanie go Ukrainie oraz moją prywatną opinię, co o tym wszystkim myślę. Zapraszam do oglądania i komentowania. Więc tak, na początek trochę historii, a historia ręcznych przeciwlotniczych rakiet krótkiego zasięgu rozpoczęła się na długo przed opracowaniem Pioruna. Początki broni tego typu w Polsce to początek lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to do Polski zaczęły trafiać zestawy Strzała 2, a niedługo później i zmodernizowana wersja Strzała 2M. Nie zajęło długo czasu, jak produkcja Strzały 2 w wersji zmodernizowanej rozpoczęła się i w Polsce. Zajęły się tym zakłady MESCO ze Skarżyska Kamiennej i tak, rakiety te były produkowane na licencji, a nawet na eksport, choć nie w całości, bo głowice samonaprowadzania oraz silniki sprowadzane były z ZSRR. Jednak 10 lat później, bo już na początku lat 80. stwierdzono, iż zestaw Strzała, nawet w zmodernizowanej wersji, ma pewne braki, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość rażenia celów naddźwiękowych oraz jeśli chodzi o precyzję naprowadzania. Rakieta potrafiła nakierować się na Słońce oraz z łatwością dała się zmylić podstawowym środkom przeciwdziałania, takim jak pułapki termiczne czy flary. W związku z tym przyjęto do uzbrojenia niewielką ilość zakupionych w ZSRR zestawów Igła-1 oraz podjęto się przygotowania do uruchomienia produkcji licencyjnej zestawu 9K310 Igła-1E w zakładach MESCO. Część jej dokumentacji i elementy do montażu pierwszej partii głowic zostały zakupione przez Polskę, natomiast strona radziecka nie przekazała technologii wytwarzania głowic samonaprowadzających, silnika i mechanizmu startowego, które miały być dostarczane z ZSRR. Klasycznie Rosjanie strzegli swej własności intelektualnej. Oferta mogła wydawać się atrakcyjna, w końcu produkcja w kraju, miejsca pracy, te sprawy, jednak realnie mało by ona wnosiła, bo jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, nie było transferu technologii. Co pokazuje, jak nasz ówczesny, choć ciężko przechodzi to przez gardło, ale sojusznik, nie ufał nam, ale wzajemnością. Wskutek przemian ustrojowych i ogólnie politycznych w regionie zrezygnowano z produkcji igły, która wymagałaby dostaw z Rosji. Wskutek tego postanowiono, iż trzeba opracować własne wyrzutnie i pociski tego typu. Mieliśmy pewne doświadczenia z tym związane, mianowicie właśnie doświadczenia zdobyte podczas produkcji Strzał 2M oraz przygotowania do wdrożenia zestawów igły, licencji na produkcję igły. Jednak umówmy się, brakowało tutaj kluczowych elementów, takich jak doświadczeń przy wdrożeniu detektora, głowicy samonaprowadzającej, całej optoelektroniki, koordynatora śledzącego oraz wysokoenergetycznych stałych materiałów pędnych dla silników. Kulały też możliwości produkcji wysokiej klasy układów scalonych oraz samowytwarzanie głowicy bojowej. Prace te jednak realizowano od końca 1992 roku w kilku krajowych placówkach naukowo-badawczych, takich jak OBR Skarżysko, Wojskowa Akademia Techniczna i Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia. W ramach programu Nowoczesne Technologie Obrony Powietrznej Przeciwlotniczej, GROM, już w 1995 roku zestaw w wersji przejściowej GROM-I od Igła został zaprezentowany. Wykorzystywał on jeszcze elementy importowane, w tym związane z głowicą samonaprowadzającą, i został wdrożony do produkcji w zakładach mechanicznych MESCO. W następnym roku przyjęty do uzbrojenia do Wojska Polskiego. Jego układ naprowadzania był modyfikacją układu z igły. Przez całe lata 90. trwały prace nad docelową, całkowicie polską wersją Groma, które doprowadziły do jej wprowadzenia do produkcji seryjnej pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. W 2000 roku uruchomiono produkcję głowic samonaprowadzających do pocisków Grom w spółce Telesystem MESCO, a w 2002 roku rozpoczęto dostawy zestawów dla Wojska Polskiego i były to już całkowicie polskie zestawy. Wraz z zestawem opracowano także stację kontrolno-pomiarową SKP Grom oraz imitator celu powietrznego, a także zestaw urządzeń szkolno-treningowych. Wszystko to znacznie wspomagało proces eksploatacji zestawu i szkolenia jego obsług.
Między innymi w latach 2013-2017 zakupiono 380 pocisków. Do 2021 roku wyprodukowano ponad 2500 pocisków i ponad 750 mechanizmów startowych we wszystkich komplementacjach, także do samobieżnych i artyleryjsko-rakietowych zestawów przeciwlotniczych. Jeśli chodzi o używanie Groma, jest on znany głównie z Gruzji. Gruzja używała pocisków Grom w wojnie z Rosją w Osetii Południowej w 2008 roku. Według strony gruzińskiej trafiono za ich pomocą 9 samolotów lub śmigłowców, które zostały wskutek tego zniszczone. Analiza 16 wyrzutni wykazała, że odpalono za ich pomocą 15 rakiet, z czego 13 odpaleń było prawidłowych i umożliwiało zestrzelenie. Ponadto w dalszych 21 przypadkach nie doszło do odpalenia z powodu błędów operatorów. O samym Gromie można by jeszcze długo mówić, zwłaszcza o jego aspektach technicznych, ale przejdźmy już do Pioruna. Piorun jest głęboką modernizacją zestawu Grom, stąd czasem jest nazywany Grom M. Jest jednak modernizacją na tyle głęboką, iż można tu praktycznie mówić o nowej konstrukcji jedynie bazującej na Gromie. Program modernizacji prowadzono w latach 2010-2015, a najważniejszym elementem całej modernizacji była głowica i system naprowadzania. Modyfikacje głowicy samonaprowadzającej pozwoliły na uzyskanie wzrostu odporności na zakłócenia. W tym zakresie konieczne było zoptymalizowanie pasm detekcyjnych, zwiększenie dynamiki pracy układów obróbki sygnałów oraz wykorzystanie nowych zakresów spektralnych i sekcji kinematycznej. Powoduje to, iż sam pocisk, można powiedzieć, jest mądrzejszy i lepiej dostosowuje się do sytuacji, jak wykorzystanie środków zakłócających przez przeciwnika. Rakieta Piorun, podobnie jak Grom, automatycznie naprowadza się na źródło termicznego promieniowania, czyli na emitujący ciepło statek powietrzny przeciwnika. Dzięki zastosowaniu nowych detektorów, m.in. unikalnej chłodzonej fotodiody, która jest czterokrotnie bardziej czuła niż ta dioda wykorzystana w pocisku Grom, pocisk wykrywa środki napadu powietrznego ze znacznie większej odległości, a sama głowica, która dotąd była chłodzona azotem, zaczęła być chłodzona argonem. Przeprowadzono również modernizację napędu, dzięki czemu Piorun jest bardziej manewrowy, szybszy. Warto również wspomnieć, iż zastosowano w nim zapalnik zbliżeniowy, co sprawia, że Piorun nie musi bezpośrednio trafić cel, a wystarczy jedynie zbliżenie się do niego, by go unieszkodliwić. Zmodyfikowano również mechanizm startowy oraz celownik, który zwiększa możliwość wykrycia zbliżającego się celu. W nowej wyrzutni umieszczono specjalną szynę, która pozwala zamontować przyrządy celownicze umożliwiające operatorowi zwiększenie możliwości wykrycia celu. W mechanizmie startowym zastosowano przełącznik trybu pościg-spotkanie, który służy do włączenia odpowiedniego trybu pocisku mającego zwalczać cel, który się oddala bądź zbliża się do operatora wyrzutni. Dodano kasetkę z bateriami zasilającymi, mechanizm startowy oraz system autoryzacji, który zabezpiecza przed wykorzystaniem zestawu przez osoby nieuprawnione. Ktoś zapyta, a jak to jest z dostawami Pioruna? Umowę na dostawę zestawów przeciwlotniczych Piorun podpisano 20 grudnia 2016 roku pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a MESCO. Obejmowała ona produkcję i dostawę zestawów Piorun do Sił Zbrojnych RP w latach 2017-2022. Na jej mocy ma zostać skompletowanych i dostarczonych 1300 pocisków oraz 420 zestawów startowych, tworzących przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. W umowie zapisana jest liczba 1300 pocisków, które będą przedmiotem dostaw. Jednak faktycznie wyprodukowanych zostanie ich około 100 więcej. Przeznaczone będą one do odpalania w ramach testów poprzedzających uruchomienie produkcji seryjnej oraz podczas prób odbiorczych poszczególnych partii. Przed odbiorem każdej partii poszczególne wybrane kilka wyrzutni jest odpalanych w ramach testów. Wartość kontraktu to ponad 932 miliony złotych brutto. Zestawy skompletowane w zakładach MESCO, gdzie produkowane i testowane są silniki, zapalnik, głowica bojowa, głowica samonaprowadzająca, blok sterów, przedział kierowania, wyrzutnia, opakowania transportowe, mechanizmy startowe, naziemne bloki zasilania oraz wchodzące w ich skład elementy pirotechniczne, elektryczne i mechaniczne. Z kolei kluczowym poddostawcą jest Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem MESCO. Długość czy czas trwania wyprodukowania jednej partii czy serii z konieczności zamówień u podwykonawców i poddostawców
to około 24 miesięcy. Początkowo całość się przedłużyła, ponieważ sam pocisk, konkretnie jego mechanizmy startowe, miały problemy. Były to typowe choroby wieku dziecięcego, które już wyeliminowano i choć poszczególne serie zaliczyły opóźnienie, wszystkie zostały pomyślnie dostarczone. Jeśli chodzi o technikalia, zasięg pocisku Piorun to 6,5 km, a maksymalna wysokość lotu skutecznie rażonych celów wynosi 4 km. I są to parametry lepsze od innych przenośnych zestawów przeciwlotniczych dostępnych na światowych rynkach. Pioruny przeznaczone są do zwalczania śmigłowców, samolotów oraz celów małogabaretowych, takie jak bezzałogowe statki powietrzne znajdujących się na pułapach od 10 do 4 km oraz właśnie w odległości od 500 metrów do ponad 6 km. Jeśli chodzi o dostarczenie tego sprzętu na Ukrainę, premier Morawiecki wspomniał o amunicji artyleryjskiej i zestawach pocisków przeciwlotniczych Grom, a także o lekkich moździerzach i dronach rozpoznawczych, czy o innego rodzaju broni o charakterze obronnym. Z kolei Błaszczak na Twitterze napisał tak: dobra wiadomość, Rada Ministrów przyjęła mój wniosek, uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt, przeciwlotnicze, zestawy rakietowe Piorun oraz amunicję. Myślę, że wynika to z tego, iż premier użył nazwy Grom, mając na myśli Grom M, czyli właśnie Pioruna, co ostatecznie potwierdził Błaszczak, mówiąc, że najnowocześniejszy polski sprzęt w postaci tych wyrzutni zostanie przekazany Ukrainie. I powiem szczerze, nie jestem pewien, czy jest to dobra wiadomość. To, co sądzę o aktualnej sytuacji, zasługuje na w zasadzie osobny materiał, ale za fakt uznałbym to, że Ukraina tego wsparcia potrzebuje oraz to, że Polska tego wsparcia powinna udzielić. Ale czy forma, w jakiej my to wsparcie chcemy udzielać, jest dobra? Mamy przekazać drony rozpoznawcze, których mamy naprawdę tyle, co kot napłakał, a obsługują całą naszą granicę z Białorusią. Jest to 15 dość starych już zestawów izraelskich typu Orbiter w siłach powietrznych, 28 zestawów Flyeye, z czego 11 w wojskach specjalnych, 12 w wojskach obrony terytorialnej i 5 w wojskach lądowych. I tutaj jest to, co pamiętam, były jeszcze dwa zestawy, które trafiły do Straży Granicznej oraz dwa zestawy Scan Eagle. Więc zdawanie dronów, których nie mamy, jest głupie same w sobie, ale jak zdawanie piorunów? Powiem tak. Z przekazaniem Ukrainie pocisków Grom nie miałbym najmniejszego problemu i nie podlegałoby to pod dyskusję, zwłaszcza że Rosjanie już mieli z nim styczność i prawdopodobnie sprawdzili tę technologię, chociażby po kontakcie i wojnie w Gruzji. No ale Piorun to nie jest Grom, to jest zupełnie nowa technologia i przede wszystkim to jest polska technologia. No i nie byłoby w tym też nic złego, gdyby nie fakt, że same pioruny są dopracowane i są w czołówce takiego typu uzbrojenia na świecie. Całkiem niedługo Amerykanie będą poszukiwać następcy swoich pocisków Stinger, o których swoją drogą też ostatnio zrobiłem materiał, bo również zostały dostarczone Ukrainie. Są to pociski stare, choć modernizowane. Jest spora szansa, że pretendentem na następców tego typu pocisków będzie właśnie Piorun. Ale pojawiają się głosy, w tym głosy z MESCO, iż wersja zaoferowana na eksport, wersja dla Amerykanów, różniłaby się od wersji podstawowych, która jest oferowana Polakom. Różniłaby się ona z prostego względu, ponieważ tak jak kiedyś Rosjanie czy ZSRR nie chciało się dzielić technologią z nami, tak my nie chcemy dzielić się tą technologią ze światem i tutaj też nie chcę być źle zrozumiany. Ja cieszyłbym się, jeżeli te rakiety, te pociski zostałyby wykorzystane na Ukrainie w dobry sposób. Jeżeli oczywiście dojdzie do konfliktu. Cieszyłbym się, gdyby one strącały wrogie śmigłowce i wrogie samoloty. To by był naprawdę dobry użytek tych rakiet. Jednak co w przypadku, gdy tego konfliktu nie będzie? Jest to pomoc bezzwrotna i te rakiety pozostaną na Ukrainie. I co dalej z nimi będzie? Część pewnie zostanie utrzymana jako rezerwa bojowa. Część z nich zostanie użyta na ćwiczenia. No ale też, czy część z nich nie mogłaby być użyta i zbadana przez inżynierów ukraińskich w celu pozyskania danych o tej technologii? To, co tutaj mówię, może się wydawać zawiłe i pokombinowane, ale umówmy się, nie byłaby to pierwszyzna w ogóle w historii świata.
Jak często było, że uszkodzone pojazdy, uszkodzone pociski zostały przejmowane przez wroga i inżynierią wsteczną rozbierane, wszystko było oglądane, sprawdzane, sporządzało się dokumentację techniczną, po czym wykonywało się w zasadzie kopię tego i z czasem się kopię ulepszało. Przy tym wszystkim nie uważam, żeby Ukraina miała problemy z tego typu przedsięwzięciem. W końcu mają oni doświadczenia zarówno jeśli chodzi o rakiety niekierowane, jak i jeśli chodzi o rakiety kierowane. Bo podkreślę to jeszcze raz, jest to najlepsza tego typu broń w Europie i jedna z najlepszych tego typu broni na świecie. Szkoda by było, gdyby cała praca poświęcona na opracowanie i ulepszenie tego rozwiązania przepadła. Zwłaszcza, że już nawet nie podejrzewając Ukraińców o złe intencje, to nie byłoby trudne, gdy w wyniku walk, nawet prowadzonych powiedzmy w obwodzie donieckim czy ługańskim, czy choćby na Krymie, któryś z tych zestawów wpadł we wrogie ręce. Przejęliby to separatyści, a wiadomo, kto ze separatystami stoi. A nasze pociski z dużą dozą prawdopodobieństwa są lepsze nawet od opracowywanych ostatnimi laty pocisków Wierba, które są następcą igły w Rosji. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Oceńcie sami. Bardzo chętnie poznam wasze zdania w komentarzach. Co myślicie o takiej, a nie innej pomocy dla Ukrainy, zarówno jeśli chodzi o drony, jak i o pociski Piorun? Ja chciałem tylko zarysować, iż stwarza to pewne ryzyko, ale stwarza to też pewne możliwości dla Ukrainy samego odstraszania, jak i prowadzenia realnych działań bojowych. To tyle z mojej strony. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji. Starym widzom dziękuję za poświęcony czas i odezwijcie się w komentarzach. Naprawdę chcę poznać wasze zdanie. Trzymajcie się.